Pierwszym tematem na dzisiaj będzie code review, pragmatyczne code review. Pracowałem w swoim życiu w bardzo wielu projektach i wiem jedno, w każdym projekcie code review wyglądało troszeczkę inaczej. Spektrum spostrzeżeń i dobrych praktyk mam naprawdę szerokie, bo projekty także różniły się od siebie. Były to projekty, w których pracowało po kilkaset osób, kilkadziesiąt osób, a także projekty, w których byłem ja i jeszcze jeden deweloper. W różnych projektach code review było w różnym stanie, jak przychodziłem. W niektórych nie było i je dopiero wdrażaliśmy, a w niektórych było już takie, które miało swoje utarte zasady. Więc jakie są te zasady idealnego code review? Doświadczenie pokazuje mi, że idealny code review rządzi się następującymi zasadami. Dokładnie. Nie ma czegoś takiego jak idealne code review. Code review jest to wartość, którą my wnosimy do projektu i to my powinniśmy pamiętać o tym, że code review to nie jest proces, który musimy mieć, to nie jest proces, który musi mieć konkretne, określone zasady i jeszcze nie daj Boże zawsze takie same na przestrzeni różnych projektów w jednej organizacji. To jest coś dla nas, coś dla deweloperów. Pytanie do Was, czy ktoś kojarzy, z czym wiąże się ten obrazek? Nie widzę odpowiedzi, więc okej, pojawiły się pierwsze odpowiedzi. Tak, macie rację. Jest to pierwszy postulat tak zwanego manifestu zwinnego wytwarzania oprogramowania, pierwszy postulat manifestu agile'owego, który mówi o tym, że ludzie i interakcje powinny być stawiane w organizacji ponad procesy i narzędzia. My jako deweloperzy często o tym nie pamiętamy. Skupiamy się nad tym, że znamy utarte narzędzia, mamy utarte procesy w naszym projekcie i ściśle staramy się podążać za tym, co już wypracowaliśmy. Jeśli coś ma się zmieniać, w ogóle jeżeli mamy brać pod uwagę interakcje pomiędzy nami, relacje, wrzucamy to jakby na drugi tor. A czy takie osoby znane w świecie programowania jak Ward Cunningham, Kent Beck, Robert Martin czy Martin Fowler, kiedy wyszli ze swoim manifestem, mylili się? Sądzę, że nie mylili się, bo każdy projekt jest indywidualny, dlatego do indywidualnych ludzi musimy dostosowywać nasze procesy. To ludzie, to interakcje powinny być ważniejsze i cały czas podążać za zmianą, bo już nawet Heraklit z Efezu mówił, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Jak wspomniałem, jako deweloperzy często jesteśmy osobami o niezwykle bogatym wachlarzu umiejętności. W naszej pracy musimy się bardzo dużo uczyć, i my to robimy, bo my wiemy, że warto. Wiemy, że warto rozwijać swoje umiejętności techniczne. To nam daje kolejne awanse, daje nam kolejne możliwości rozwoju, czy po prostu jest ciekawe. Dlatego dysponujemy całym wachlarzem takich umiejętności, ale mamy bardzo jedną dużą wadę. Bardzo często nie potrafimy się sprawnie komunikować. Nie wiem, czemu tak się dzieje, ale większość z nas odrzuca jakby tą komunikację na drugi tor. Jeszcze inną rzeczą, której nie do końca zawsze dobrze się czujemy, jest priorytetyzowanie zadań. Mamy, ponownie wrócę do tych procesów, zasad. Mamy ustalone zasady, mamy procesy, ale przychodzi zmiana. Zmiana jest dynamiczna, musimy się dostosować, musimy spriorytetyzować, co my będziemy robić i tego nie potrafimy. I nie mamy na pierwszym planie takiej myśli, co my tak właściwie codziennie robimy, co my wytwarzamy, bo codziennie nasza praca polega na pisaniu kodu. I to pisanie kodu de facto powinno być to
tym najważniejszym naszym obowiązkiem. Ale ten kod piszemy także po coś. Ten kod jest pisany dlatego, żeby dawał jakąś wartość. I taka wartość nie powinna być ograniczona naszymi zasadami. Nie powinna być ograniczona tym, że nie umiemy postawić sobie pewnych wyznaczonych priorytetów. W naszym code review, aby dać informację zwrotną dla innych osób, często podążamy różnymi guideline'ami odnośnie samego stricte stylu programowania. Niezależnie od tego, w jakich językach programujemy, w jakich frameworkach, każdy język, każdy framework ma jakiś swój guideline. Oczywiście ten guideline my jako zespoły deweloperskie możemy dostosować do naszych potrzeb, w zależności jaki jest zespół, jak doświadczony, jakie ma swoje przyzwyczajenia. I zazwyczaj to robimy. Kiedy dochodzi do code review, często zauważam taki fakt, że jednak wiele osób skupia się w samym code review na tym, żeby znaleźć takie rzeczy, którymi nie powinni się zajmować. Czym nie powinni się zajmować w takim razie? Otóż we wczorajszej prezentacji Kamil wspomniał, że w całym procesie frontend opsów warto zestawić sobie lintera, warto zestawić sobie formatera i niech to on zajmie się takimi rzeczami. A my jako ludzie musimy wykorzystywać ten nasz czynnik ludzki, to, że mamy tą możliwość spojrzenia na coś, żeby dostosować ten nasz świat, pogląd na to, co to jest i czy to daje jakąś większą wartość, czy może mniejszą. Informacja zwrotna to nie jest do końca rzecz, że znajdziemy w naszym kodzie niepotrzebny średnik bądź nie takie cudzysłowia. Kiedy czytałem różne książki o code review, różne artykuły, słuchałem różnych podcastów, czy dyskutowałem z moimi współpracownikami przez ostatnie 15 lat, często dochodziło do różnych sporów. Co jest lepsze, co jest gorsze, co powinno się znaleźć. I wszystkie te spory dotyczyły aspektów technicznych w code review. Dlatego dzisiaj nie chciałbym poruszać tematów stricte technicznych, co w takim code review powinno się znaleźć, aby dawało to wartość. Tylko chciałbym się skupić na tym drugim aspekcie, na tym aspekcie, co wiele osób z nas nie potrafi, na aspekcie komunikacyjnym i aspekcie dawania informacji zwrotnej. Dlaczego w ogóle dawanie informacji zwrotnej jest tak bardzo istotne? To nie tylko chodzi o to, aby nasze oprogramowanie, które nasz pull request, który jest tu i teraz wystawiony, był coraz to lepszy, bo w efekcie code review mam nadzieję, że dochodzi właśnie do poprawy tego kodu. Bardziej chodzi w code review też, żeby nieść taką wartość dłuższą, żeby code review mogło umacniać nasze relacje, naszą komunikację w zespole i zostawiać wiedzę w organizacji na dłuższy moment. Jest bardzo wiele różnych technik informacji zwrotnej i komunikacji, czy to będzie FUKO, czy ZFUKO PKZ, czy SBI, czy NVC. Która jest najlepsza? Nie wiem, ale wiem, jaka jest jedna z nich i która jest skuteczna. Chciałbym dzisiaj omówić metodę FUKO. Metoda FUKO jest to akronim od faktów, uczuć, konsekwencji i oczekiwań. Nie jest to stricte metoda udzielania informacji zwrotnej, przystosowana do świata wytwarzania oprogramowania, ale bardziej do komunikacji społecznej. Natomiast w świecie wytwarzania oprogramowania działa, co przetestowałem w niektórych zespołach, w których pracowałem i dawało to koniec końców wartości. Polega ona na następującym schemacie. Kiedy konstruujemy swoją informację, swój komunikat, który chcemy skierować do drugiej osoby, co jest dla nas najważniejsze? Dla nas najważniejsze jest to, powinno przynajmniej być dla nas najważniejsze, żeby dać tej osobie po pierwsze wartość, po drugie dać taką informację, o której ta osoba po drugiej stronie nie wie,
no bo bez sensu dawać powtarzalną informację zwrotną odnośnie tego, co ktoś już wie. Takie powtarzanie i umacnianie schematów ma swoje znaczenie w niektórych aspektach komunikacyjnych, ale niekoniecznie akurat tutaj w code review. Żeby coś takiego, żeby stworzyć pełny komunikat, który dojdzie do drugiej osoby, żeby ta wiadomość była pełnowartościowa, warto, żeby składała się ona po pierwsze z faktów. I o co chodzi z tym faktem? Fakt jest to coś, co my możemy przeczytać, zobaczyć bądź usłyszeć. Jeśli chodzi o kod, no to najpewniej przeczytać i zobaczyć będzie nas interesowało. Więc sami możemy sobie zadać takie pytanie. Co dzieje się w tym kodzie, który widzimy? Co mogę przeczytać w recenzji kodu od innych użytkowników? Czy mogę zobaczyć w tym kodzie coś, co ma dodać jakąś wartość do końcowego dostarczenia w produkcie? Następnym elementem są uczucia. I to jest coś, co bardzo wielu z nas także nie docenia. Warto czasem powiedzieć w swojej wiadomości, co czuję, widząc kod. Oczywiście nie musi być to nie wiadomo jak emocjonalne. Bardziej chodzi o komunikat takiej treści, kiedy widzę jakiś błąd i kieruję do drugiej osoby zdanie, które wyjaśnia, że jest mi przykro bądź źle czuję się z tym, że taki kod może wejść dalej na produkcję, ponieważ wielokrotnie omawialiśmy ten aspekt i wiele osób starało się, aby nie wprowadzać takiego kodu, ale ta osoba dalej robi swoje i wprowadza. Może wydawać się z jednej strony to bzdurne dla części osób, bo nie każdy z nas pojmuje pewne komunikaty, nasze mózgi nie pojmują w taki sam sposób jak inne osoby. Ja także jestem osobą, która się skupia na faktach, ale wierzcie mi, że jest dużo osób, które będą ponad fakty przekładały uczucia. I żeby nasz komunikat był pełny, muszą się znaleźć tam i fakty, i uczucia. Żeby wiadomość była w miarę sensowna. Nie wystarczy powiedzieć, co my widzimy, co my czujemy. Warto już skupić się nad tym technicznym pokazem i wyjaśnieniem, co się stanie, jeśli taki zły kod pójdzie dalej. Tutaj dochodzi już ten aspekt informacyjny, aspekt szerzenia wiedzy w organizacji, bo wtedy możemy podzielić się naszą wiedzą, naszymi spostrzeżeniami, powiedzieć innym, jak dany kod, który my wyłapaliśmy, jakąś tam niefunkcjonalność, jakieś zaburzenie, jakiś błąd, jak to wpłynie na projekt, co to może zepsuć. I ważne jest, abyśmy także to mówili wprost, bo sami możemy sobie wyobrazić, że wiadomość, którą ktoś nam zostawi w code review i która będzie składała się z jednego słowa i my do końca tak naprawdę nie będziemy wiedzieć, dlaczego to jest źle, dlaczego ta osoba nam to skomentowała, to nas zostawi tylko i wyłącznie z konsternacjami, a nie z tym wszystkim, co powinniśmy w tym momencie zrobić, czyli wziąć i poprawić nasz kod, aby był lepszy. Żeby wiedzieć, jak poprawić ten kod i żeby wiedzieć, jak spełnić standardy, które będą postawione nam przez recenzenta, musimy znać jasne jego oczekiwania. Jakie jest rozwiązanie, które on proponuje? Jakie jest rozwiązanie, które mu odpowiada, aby on stwierdził, ok, teraz ten kod jest dobry i on będzie niósł prawidłową wartość albo nie będzie wprowadzał błędów. Bez takich jasno określonych oczekiwań także zostawiamy drugą osobę w takiej niewiedzy, co ma dalej zrobić. I czyli takie FUKO, które może jeszcze jak teraz brzmi troszeczkę abstrakcyjnie, da się zastosować stricte w każdym code review. Powiem tak, nie zawsze o to chodzi, żeby cały ten komunikat w każdym komentarzu był jak najbardziej pełny. Chodzi o to, aby zacząć wprowadzać tą metodykę
i coraz bardziej w to wchodzić, aby osoby coraz bardziej poznawały i otrzymywały głębsze komunikaty, a można zrobić to w taki sposób. Spójrzmy na taki prosty przykład brzydkiego komponentu angularowego. Podejrzewam, że większość osób na Angular Weeku zna Angulara, więc widzi, co tutaj się dzieje. I spróbuję teraz użyć metody Foucault, aby opisać, co tutaj się stało i jak zasugerować drugiej osobie, co jest nie tak z kodem. Po pierwsze, pamiętamy, co było. Fakty. Zwrócić uwagę, co tutaj się stało. I mogę powiedzieć to, co widzę. Słuchaj, zauważyłem, że używasz pola klasy name do przechowywania wartości. Co więcej, przypisujesz tą wartość w metodzie subscribe z observable get name w sposób imperatywny. I to jest fakt, bo to jest coś, co nie ma zaprzeczenia. Ta osoba używa przypisania w subscribe, ta osoba stworzyła pole name. Uczucia, emocje. Nie podoba mi się mieszanie podejścia imperatywnego oraz deklaratywnego, ponieważ wszyscy staramy się ujednolicać ten kod. Wiesz dobrze, że podjęto w naszym projekcie bardzo wiele prób, aby sprowadzić cały codebase naszej aplikacji do podejścia reaktywnego, deklaratywnego, więc wprowadzenie czegoś takiego może być troszeczkę nieszanowaniem pracy osób, które wcześniej starają się, aby mieć za sobą ideę deklaratywności. Konsekwencje. Komponenty, które trzymają stan, czyli tak jak tutaj widzimy trzymanie stanu w polu name, są ciężkie do utrzymywania. Takie komponenty mają większą złożoność oraz trudniej się je testuje. Ponadto, jeśli nie użyłeś tutaj wprost polecenia unsubscribe, nie użyłeś odsubskrybowania się z tego streamu, stwarzasz możliwość popełnienia memory leaka. Nawet jeśli jest to wywołanie do API, to oczywiście, kiedy to wywołanie będzie skończone i osoba opuści komponent, może dojść do wywołania się kodu na elemencie DOM, który będzie nie istniał. To stworzy ryzyko błędów. I to są konsekwencje. I teraz oczekiwania. Jasno precyzujemy, jakie jest rozwiązanie. Sugeruję, abyś zobaczył w innych miejscach naszego kodu, na przykład tutaj podaję adres lokalizacji danego pliku i użył pipe'a async. Taka wiadomość oczywiście w tak prostym przypadku jest zupełnie przesadzona, ale właśnie na takim przesadzeniu chcę Wam pokazać, jak istotne jest konstruowanie całego komunikatu, całej wiadomości komunikacyjnej, bo dla osoby, która nawet jest nowa, jest juniorem, nie wie, co to jest deklaratywne, co to jest imperatywne podejście, nie wie, jak takie rzeczy się obsługuje według dobrych praktyk w Angularze, taka osoba wejdzie, przeczyta taki komunikat albo dostanie go ustnie, bo to też nie jest powiedziane, że trzeba zawsze code review wykonywać w formie pisemnej, w komentarzach, w PR-ach. Taka osoba będzie wiedziała, co zrobiła źle, czemu to zrobiła źle, jakie mogą być tego konsekwencje oraz jak to naprawić. Wspominałem także o priorytetyzacji i o czymś, co wielu z nas też z tym na pewno zmaga się w naszych projektach. Tym, że PR-y w code review bardzo, bardzo długo leżą. Dlaczego leżą? Ponieważ mamy bardzo dobrych współpracowników, którzy bardzo dobrze analizują nasz kod i bardzo dobrze identyfikują to, co w naszym kodzie jest złe, co w naszym kodzie jest dobre i piszą nam wiele komentarzy. I my teraz wchodzimy do takiego PR-u, cieszymy się, że dostaliśmy tyle informacji zwrotnej i chcemy to wszystko naprawić. I spędzamy drugie tyle czasem czasu, żeby to naprawiać. I kiedy naprawimy, zrobimy pusha, to czasem znowu dostaniemy komentarz i znowu to wszystko siedzi, siedzi i siedzi. I wracając do tego, co powiedzieliśmy sobie na początku, jaka jest idea za code review, jaka jest idea nasza jako deweloperów, czyli te dostarczanie wartości dla klienta.
no to jak ma się takie dostarczanie wartości do klienta, do tego, że my kupę czasu spędzamy i siedzimy i poprawiamy ten kod. Jedna z członkiń zarządu Facebooka, Sheryl Sandberg, zawsze powtarzała: done is better than perfect. I my także czasem musimy pamiętać, że ten nasz profesjonalizm, i do którego dążymy, może być zgubny, bo koniec końców nie o to chodzi w dostarczaniu wartości końcowej dla klienta. Są różne metody do priorytetyzacji, a jedną z tych metod jest MOSCO. Jest to technika wzięta żywcem z technik do zarządzania projektami czy technik do analizy biznesowej. I podobnie jak Foucault, nazwa tej techniki pochodzi od słów, które tworzą ten akronim. Pierwsze, must have, czyli jeżeli coś zanotujemy jako M must have, to wiemy, że jest to akcja wymagana i musimy podjąć taką akcję, ponieważ jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie zmienimy tego w kodzie, to nasz produkt albo znacząco zaniży swoją jakość, lub na 100% będziemy mieć błąd na dalszym środowisku, gdzie ten kod zostanie wepchnięty. Kolejnym słowem jest should. Jest to akcja także wymagana i także akcja ważna dla naszego kodu, którą powinniśmy podjąć, powinniśmy zrobić tą zmianę, bo ona także działa na jakość, działa na prawdopodobne błędy w kodzie, ale czym to się różni od must? Często możemy sobie to tak wyobrazić, że akcja should i must to jest to samo, ale w innym rozłożeniu czasowym. Must to była akcja tu i teraz. Wiemy, że w naszym oknie czasowym, jeżeli nie zrobimy tej zmiany, to nasz produkt od razu sfejluje, będzie zbagowany. Should to są akcje, że my wiemy, że to będzie złe, że to będzie przynosiło nam straty dla projektu, ale na przykład nie będzie przynosiło ich tu i teraz. Czyli na przykład takie typowe pisanie deklaratywne, imperatywne, jak się umówiliśmy, żeby pisać w sposób deklaratywny, jakieś zapomniane odsubskrybowanie się z Observable'a. Czemu w ogóle rozróżniamy should i must have? Bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy piątek, o godzinie 15 mamy release na produkcję, bardzo, bardzo zły pattern, żeby oczywiście releasować w piątek o 15, ale mamy taką sytuację. Jest godzina 14, mamy bardzo wartościowy PR ze zmianami i nagle znajdujemy zmianę tego typu, że ktoś zapomniał jakiegoś odsubskrybować się na Observable. I teraz mamy wybór, czy puszczamy taką zmianę i w jakichś tam wąskich przypadkach może nam dojść do memory leaka przez weekend, bo oczywiście przyjdziemy w następny tydzień i to poprawimy i to będzie działać, czy po prostu mówimy klientowi nie releasujemy się w ten piątek, czekamy tydzień, bo z technicznego punktu widzenia my mamy jeszcze jakąś zmianę do zrobienia, nie możemy jej teraz zrobić, bo później będziemy mieć code freeze, a nasz pipeline idzie ponad godzinę. Więc to jest ta różnica. Następne są zmiany QT. To są zmiany, które są dobre dla nas, tak z technicznego punktu widzenia. To są zmiany, które polegają na wydzieleniu kodu, na utrzymaniu czystości kodu. Są zmiany, które nie niosą bezpośredniej wartości tu i teraz dla klienta. Nie niosą zagrożeń, że coś może być podatne na błędy, ale są zmiany, które my dobrze wiemy, że warto wprowadzić i to jest bezdyskusyjnie, że te zmiany warto mieć w swoim kodzie. I ostatnie to są want, would. To są zmiany, których nie chcemy wprowadzać, to są zmiany, które de facto wiemy, że mogą być, że normalnie tak się coś robi, ale w naszym projekcie tego tu i teraz nie chcemy wprowadzać. Czyli na przykład finish notation jest powiedzmy standardem, który większość projektów przyjmuje na Observable. I warto zaznaczyć, że finish notation powinno być użyte w jakiejś klasie, ale załóżmy w całym naszym module nigdzie nie używaliśmy finish notation, bo był to legacy code.
Więc bez sensu będzie teraz wprowadzanie w jednym miejscu akurat tego finish notation i to wszystko będzie ze sobą niespójne. Natomiast czasem warto dopisać taki komentarz, że my zdajemy sobie sprawę, że jak powinno być lepiej, ale z uwagi na jakieś tam konsekwencje tego nie bierzemy. I wracając do naszego kodu, który tutaj widzieliśmy już wcześniej, jak możemy zastosować technikę MOSCO. Do tych wcześniejszych komentarzy, które Wam mówiłem, możemy po prostu dopisać przed każdym komentarzem, czy powiedzieć, jeżeli będzie to komunikat głosowy, czy to jest must, should czy could. Jeśli widzimy taki komponent, to tutaj nie mamy żadnego musta. Must byłoby wtedy, kiedy na przykład pod spodem get name wołałoby jakiś endpoint i my byśmy zauważyli, że jest, literówka w tym endpointie, bądź będzie metoda post, będzie wysyłała jakiś parametr, którego endpoint nie oczekuje. Wtedy na pewno nam cały kod, cała funkcjonalność się wywali, produkt nie będzie działał funkcjonalnie, więc to wiadomo, wtedy musimy poprawić ten kod nie ma żadnego sensu. Ale jeśli widzimy tutaj takie podejście imperatywne, nie deklaratywne, to możemy to zaznaczyć jako should, bo wiemy, że OK, oczywiście powinniśmy to, powinniśmy pisać w sposób deklaratywny, nie imperatywny, nie powinniśmy tego name'a trzymać w klasie, powinniśmy użyć operatora async, OK. I wierzymy w dobrą intencję autora, że jak on zobaczy takie should, to sam oceni, jaki to jest moment. Czy to jest moment krytyczny, że on już musi wrzucić ten PR, bo trzech klientów do niego pisze na Messengerze, kiedy będzie ta zmiana, bo inni czekają na to. Czy on może sobie na przykład pozwolić jeszcze na godzinę, żeby odwlec ten PR i wprowadzić tą poprawkę. Oczywiście przy metodach should, kiedy on wybiera, że coś jest pilnego i nie wprowadza tej poprawki, to od razu też tworzy nowy PR, który będzie poprawkę wprowadzał. Ale sama wartość, sama tego feature'a jest już w pipeline, który zaraz będzie na produkcji. I want, tak samo metoda getName, możemy napisać, że raczej getów, metod, które się zaczynają od get, nie powinniśmy stosować do takich do rzeczy, które nie są typowymi getterami, bo tak naprawdę mamy taką tendencję, że jak nie wiemy, jak coś się ma nazywać, to nazywamy to albo create, albo get. Nie jest to duży problem, jeśli w innych miejscach też używaliśmy nas podobnego typu, no to zostawmy to, ale jednak nie zajmujmy się tym. No i could. Co tutaj mogłoby być could? Zauważmy, że po 15 linii, po ostatnim znaczku, klamrze, nie mamy wolnej linii. Dobrą praktyką jest zostawianie dobrej linii. I to jest właśnie takie typowe could. Możemy napisać, ja widzę, że nie ma linii, to jest fakt, moim oczekiwaniem jest, dobrą praktyką jest to, aby taka linia była i od razu też dopisujemy wyjaśnienie, ale oczywiście nie warto robić tego ręcznie, więc może zastanów się, czy nie warto wprowadzić tutaj jakiegoś prettiera, jeśli nie mamy go w projekcie, bądź sprawdzić, czemu prettier się nie wykonał, bo może albo go nie mamy w pipeline, albo może jeżeli się umówiliśmy, że może w ogóle nie mamy pipeline'ów i nie mamy jak uruchomić prettiera, to może zapomniał deweloper uruchomić go u siebie na komputerze. Wracając do manifestu agile'owego, drugim postulatem w tym manifestie była taka wartość, że działające oprogramowanie zawsze będzie ważniejsze i powinno być ważniejsze niż bardzo złożona i szczegółowa dokumentacja. Więc jeśli widzimy, że w naszym code review dochodzi do batalii, dochodzi do bitwy na poglądy, co jest lepsze, co nie jest lepsze, a jeśli już ktoś swoją rację wywalczył, to dochodzi do tego, jak to powinno i gdzie być udokumentowane. No to oczywiście warto dokumentować, ale koniec końców zapamiętajmy, że nie chodzi, żeby się kłócić w PR-ze i nie dostarczać tej wartości, bo to działające oprogramowanie jest wartością, a nie nasza racja i czasem niestety jeszcze nasze ego, że nasz kod jest najlepszy. Bo wracając także do pierwszego manifestu, musimy też pamiętać, że over nie znaczy instead of, ponad nie znaczy zamiast. To nie jest tak, że jeżeli będziemy agile, jeżeli będziemy chcieli wprowadzać te miękkie
miękką komunikację, polepszać projekt, to nagle się okazuje, zapomnijmy o wszystkich toolach, procesach i żeby to nie było istotne. Nie, to także jest istotne i takie rzeczy, o których właśnie wczoraj było mówione, jak Linter, jak Prettier, jak cała statyczna analiza kodu i automatyczne formatowanie, to to musi być. Ale to musi być w projekcie właśnie dlatego, żebyśmy jako deweloperzy nie zajmowali się automatyzacją, tylko mogli poświęcić nasze pokłady umysłowe na to, żeby znajdywać to, gdzie kod może być błędny w logice, albo jak może być jeszcze bardziej usprawniony. Podsumowując, chciałbym, żebyśmy wynieśli po dzisiejszej piątkowej prezentacji następujące fakty. Code review to nie tylko dyskusja, przegląd kodu. To także komunikacja, to także tworzenie relacji w zespole i poszerzanie wiedzy. I to powinniśmy też mieć jako coś, o czym zawsze pamiętamy. Informacja zwrotna zawsze ma znaczenie i nie martwmy się, że nie umiemy tej informacji zwrotnej dostarczać, bo dostarczanie informacji zwrotnej to jest także technika, to jest także umiejętność, którą powinniśmy się uczyć i nabywać. I wiadomo, że nie wystarczy raz posłyszeć, raz przeczytać, czym jest ta informacja zwrotna i jak ją udzielać, żeby robić to dobrze. Więc warto zawsze trenować, trenować i jeszcze raz trenować, bo na pewno nam to polepszy funkcjonowanie w zespole i koniec końców będzie dawało większą wartość dla klienta, bo nasz produkt będzie łatwiej i szybciej mógł być wytwarzany. Pamiętajmy także o tym, że warto zastanawiać się, co jest tym nadrzędnym celem, czyli ta wartość, te dostarczenie produktu i jak robić, jak priorytetyzować różne nasze działania, aby rzeczywiście to się działo. I zapamiętajmy te dwie metody, Foucault oraz Moskow. Ja bardzo dziękuję za pierwszą prezentację. Teraz chciałbym zobaczyć Wasze pytania, z chęcią na nie odpowiem. Jeśli będziecie chcieli zajrzeć do tej prezentacji, znajdziecie ją na moim speaker decku, wrzucę po dzisiejszym dniu, ażeby na samej prezentacji nie ma dokładnych przykładów, komentarzy, jak to robić, ale są one w artykule, który napisałem na Medium, który też znajdziecie w jednym z tych odnośników. No i patrzę na pytania. A co z częstotliwością robienia code review? Jak dużo czasu poświęcasz na pull requesty innych osób? To jest bardzo dobre pytanie. Zawsze staram się, żeby zaglądać do pull requestów innych osób, ale oczywiście to także nie jest jakoś ściśle ustalone, że postanawiam sobie, ok, dzisiaj przez godzinę robię pull requesty. Jednak nadrzędną dla mnie wartością jest to, żeby dbać, aby ta wartość, ten produkt mógł być jak najszybciej wytwarzany, więc jeśli ja znajduję, że moja wartość będzie większa w innym momencie wytwarzania oprogramowania, to na przykład do tych pull requestów nie zaglądam, bo nie mam czasu. Natomiast jeśli mam czas, to staram się jak najczęściej zaglądać do pull requestów, a szczególnie do pull requestów nowych osób, żeby zobaczyć, w jaki sposób one tworzą kod i jak najszybciej powiadomić je o tym, co może być niespójnością z tym, co utarło się i czego nauczyliśmy się przez ostatnie miesiące wytwarzania oprogramowania, w której tej osoby jeszcze nie było. Skupiłeś się głównie na uwagach i konstruktywnych komentarzach na code review. Co myślisz o pozytywnych komentarzach do kodu? Jak dla mnie to element świetny. Wielu zapomina, a jest świetny. To jest bardzo dobry punkt. Ja uwielbiam stosować pozytywne komentarze w code review i wszystkich do tego zachęcam. To oczywiście też musi być współgrać z kulturą w naszej organizacji, w naszym projekcie i warto, aby wszyscy o tym pamiętali, żeby dawać te pozytywne, bo pozytywne komentarze także wzmacniają przekaz, no i uczą, bo nawet jeżeli coś jest dobrze i napiszemy, że super, że tego użyłeś, to inne osoby wchodząc przeczytają to i będą
i będą brać też ten komentarz pod uwagę do swojego wytwarzania wytwarzania kodu i w przyszłości na pewno nie popełnią błędów. Kiedyś brałem udział w takim projekcie, gdzie bardzo duży nacisk dawaliśmy na te pozytywne komentarze i naprawdę oprócz tego, że mieliśmy bardzo dobry kod, to jeszcze stworzyło to mega dobre relacje pośród członków zespołu. W życiu nie widziałem pozytywnego komentarza w code review, zarówno u siebie, jak i u innych. I tak, to jest też taki komentarz, który ja często się spotykam, jak gdzieś daję przykład czegoś pozytywnego. Wielokrotnie niektóre osoby mi pisały, że dziękują za pozytywny komentarz, bo także nie widziały wcześniej takiej praktyki. W Moscow want, jak rozumiesz w review. To jest to, co wcześniej powiedziałem. To jest rzecz, którą uznajemy, że raczej nie chcemy robić, mimo że wiemy, że może to być dobre, natomiast są pewne przesłanki, że to jest w ogóle w ogóle nieistotne i nie musimy się tym przejmować. A co z broken window, jeżeli stosujemy Moscow i puszczamy niektóre rzeczy dalej? Przy stosowaniu Moscow nie puszczamy rzeczy dalej, które mogą coś zepsuć. Puszczamy rzeczy dalej, które mogą zepsuć tu i teraz. Możemy puścić jako shoot rzeczy dalej, które mogą ewentualnie wpłynąć na pogorszenie się jakości w takim długofalowym terminie, bo zakładamy, że zanim w ogóle dojdzie do tego długotrwałego efektu, to my już to poprawimy, bo shoot to znaczy, że my musimy to, powinniśmy to zrobić i to zrobimy, tylko nie tu i teraz. Czy warto robić code review na żywo, wspólnie przechodząc przez zmiany, czy lepiej trzymać się komentowania zmian w ramach repozytorium? Uważam, że to wszystko zależy od dojrzałości zespołu i od seniority danej osobie, które robimy tej code review. Ja bardzo lubię takie personalne tłumaczenie i z jednej strony one wydaje się takie troszeczkę bezsensowne pod względem zarządzania czasu, bo poświęcając każdej osobie taki indywidualny moment, my niby ten czas tracimy. Ale jest to bzdura i są na to badania, które pokazują, że taka indywidualna uwaga dla danej osoby wpływa na pozytywnie na efekt długotrwały, bo taka osoba bardziej zapamięta to, co my powiedzieliśmy jej w takiej bezpośredniej rozmowie, gdzie my mogliśmy coś dogłębnie wytłumaczyć, niż daliśmy komentarz. Często jak osoba, na przykład junior czy mid, dostaje komentarz, wie, że coś ma poprawić, to on dla własnego świętego spokoju po prostu to poprawia i idzie dalej. I jest wielka szansa, że ten błąd znowu wróci. Bo tej osobie nie utarło się to, że czemu to jest źle, albo może zapomnieć. Jeśli w tym momencie my zobaczymy, że coś takiego się dzieje, to lepiej odezwać się do takiej osoby, wytłumaczyć. Zresztą mamy ograniczoną liczbę osób w projekcie i takich typowych błędów, więc jak sobie tak policzymy, to tak naprawdę nie będzie potrzeby wielokrotnego odzywania się z daną klasą problemów do osoby. A na pewno taka osoba z takim bezpośrednim mentoringiem będzie lepszym deweloperem i kod będzie coraz lepszy. Można też organizować raz w tygodniu 30-60 minut spotkań całego zespołu, aby podzielić się problemami, rozwiązaniami tych problemów, aby szerzyć dobre praktyki. To jest także świetny komentarz. Kiedy pracowałem w Nokii 10 lat temu, to tam mieliśmy w jednym z zespołów, bo pracowałem w paru różnych zespołów, mieliśmy właśnie taką praktykę, że raz na sprint, to było raz na tydzień, tak, mieliśmy wtedy tygodniowe sprinty, spotykaliśmy się na 60 minut i omawialiśmy tak zupełnie z grubsza, co zrobiliśmy. Oczywiście to wszystko też zależy od struktury projektu, od ilości osób w projekcie, od złożoności tasków. Tam mieliśmy taką możliwość, ponieważ kod zazwyczaj nie był długi, ale był ciężki logicznie, bo to było takie typowe programowanie embedded, więc mogliśmy sobie na to pozwolić i oczywiście to wpływało dobrze na jakość. W jednym z projektów, w których pracowałem 2 lata temu, zostało wprowadzone coś takiego jak
Code Retro i tam pokazywaliśmy takie najciekawsze i takie najładniejsze elementy kodu, który zrobiliśmy przez ostatnie 2 tygodnie, 3 tygodnie i ktoś akurat ma czas, żeby się tym pokazać, żeby na przykład szerzyć wiedzę odnośnie takich najlepszych praktyk albo czegoś, czego się nauczyliśmy, albo jak spotkaliśmy jakiś taki bardzo niestandardowy błąd i udało nam się go rozwiązać. Tak zwana retrospekcja, tak, no to było takie typowe code retro. Napisanie komentarza nie jest wcale szybsze niż komentarz na callu. Tak, też się z tym zgadzam, że czasem właśnie napisanie takiego komentarza i dotarcie takiego dogłębnego, żeby ktoś zrozumiał, nie jest szybsze. Co więcej, często jest tak, że piszemy komentarz i ta druga osoba nie dostaje jakiegoś bezpośredniego powiadomienia, że komentarz został napisany i ten tak PR leży, dopóki ta osoba nie wejdzie w ten PR i nie zobaczy, czy tam jest komentarz, czy nie ma. Taka osoba może wejść, zobaczyć, o, nie ma komentarzy, później odczekać znowu godzinę, wejść, o, jest komentarz, odnieść się, później my tam wejdziemy i to się rozwleka w czasie. A jeżeli mamy czas na to, żeby zrobić szybki call, powiedzieć osobie, że to jest ok, to może pominąć, a to dobrze, żeby naprawiła, to czasem o wiele szybciej to wychodzi niż pisanie komentarzy. Czy mamy jeszcze tu jakieś pytania, które tu widzę? Ostatnie pytanie może, które weźmiemy, bo już też czas nam się kończy. Jak prowadzić review kodu, który nie do końca się rozumie, na przykład bardzo duża zmiana? Tutaj, tutaj wchodzimy w takie aspekty techniczne do code review i rzeczywiście, jeżeli mamy bardzo dużą zmianę, no jest wtedy problem. Zawsze dążymy do tego, przynajmniej powinniśmy dążyć, żeby wszystko to podzielić, żeby zmiany były małe, ale wiadomo, bardzo często jednak zdarza się tak, że nie może coś zostać podzielone, albo się nie opłaca po prostu tego dzielić na mniejsze kawałki, jeżeli te pipeliny są bardzo, bardzo długie i rozbijać na wiele mniejszych PR-ów. Jak wtedy można do tego podejść? Jeżeli będziemy prowadzić higienę komitowania, to możemy podzielić to u siebie na odpowiednie komity odpowiadające na przykład wprowadzanym przez nas funkcjonalnością. Więc jeżeli nawet nie możemy kodu podzielić do jednego PR-a, to możemy go jakoś podzielić na przykład na funkcjonalności i zaznaczyć, że dany komit to jest zbiór z jakiejś funkcjonalności. Więc osoba, która wejdzie na PR, może na przykład skupić się tylko na poszczególnych komitach. Wtedy dobrze zakomunikować tej osobie, że na przykład wiemy, że ta osoba zna się na tym fragmencie kodu funkcjonalności, to żeby ona to zrobiła, to wtedy będzie jej łatwiej to zrozumieć. No i też tutaj wraca temat takiego bezpośredniego recenzowania, czyli kole. Jeżeli czegoś nie wiemy, jak coś działa, no to i chcemy to zrecenzować, to warto też zadzwonić, zapytać się osoby, co rozumiała przez ten kod. Zresztą jak czegoś też nie rozumiemy, to też to daje nam pewną jakąś informację, bo kod raczej powinien być taki self-descriptive i być przez nas rozumiany. No i też jeszcze w przypadku takich wielkich zmian na pewno dobrą techniką jest albo wyczekautowanie sobie tego kodu i uruchomienie na swoim lokalnym środowisku kodu. Oczywiście to wiąże się z jakimś tam efortem, że musimy dodatkowe czynności podjąć, ale dzięki temu możemy zobaczyć, jak to wygląda. Ewentualnie, jeżeli mamy pokonfigurowane pull requesty z dobrą konteneryzacją, to możemy zbudować sobie tego PR-a i zobaczyć gdzieś na zdalnym środowisku, jak ta funkcjonalność działa, no bo to też o to chodzi, że recenzując coś,
Musimy recenzować to pod względem logiki biznesowej, czy w ogóle to działa, co my widzimy. OK, jesteśmy już minutę po czasie. Dziękuję bardzo wszystkim. Jeszcze pewnie będziemy mieć po drugiej prezentacji o marce osobistej troszeczkę czasu, żeby porozmawiać.